cudowny. Uwielbiam. Próbujemy tego wampira zrobić, tylko ja nie wiem, czy nam się uda, bo my mamy tam, kurde, grubasa do pokonania. Święty Smutas is the endu. To tam trzeba tego jegomościa z tym, kurde, palnikiem położyć. Coś się zajechało właśnie, wiesz? I powiedziałam, uwielbiam. Daliśmy punkty. Ciekawe, czy mi się uda. Teraz tak, pytanie. No właśnie. Będzie bolało, nie? Tak czuję. Oczywiście wszyscy się zrespili na nowo. Ach, ty jeszcze... O Jezu, dopiero twarz mu wczytało. A ty to kto jest? Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Hmm. Okej, ile ma? 3. Przeziębiony jest. Damy mu lek na przeziębienie. That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. Dobra, podamy mu to lekarstwo. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Szukam Shauna. Any chance you can help me find Shaun Hampton? The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Okej, okay, twoje życie w Londynie, jaką rolę ty pełnisz? What's your occupation? I take care of my mum. It's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. Czy coś się trapi? You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. No. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. To zasługuje na twoją wyrozumiałość. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from my local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Are you thinking about someone in particular? No. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. No proszę. Żebraków najbardziej nie lubi. Dziwne. Osobiste, tu niczego się nie dowiemy, tutaj więcej też nic. Goodbye, Mr. Fishburne. Jedynie barmana lubi. No z tym żebrakiem nie możemy porozmawiać, to ciekawe. 14 level, to i tak pewnie nam nic nie da. Kurde, jakie mam pokonać tamtego gościa? Tak, to będzie ciężko, nie? O, to jest tu, nie? Z jakim to opóźnieniem działa? Oni sobie jaja robią?
Teraz nie wiem, co mam z nim zrobić. A, on będzie cały czas wzywał nowych. Okej. Okay. Byłam czacza. Zrób co. Czemu mnie podpala, jakiego jem? To mnie zastanawia. Kurde, podpalił mnie. Tak. Kurde, nie o tego mi chodziło. Ale ładnie się sunują teraz za drugim razem. Tak, on się tylko dwa razy daje uderzyć. On najlepiej na krew reaguje właśnie. To ma odporności, nie? Może jakieś nie mega mocne, ale zawsze. Oczywiście ten mi się wpakował. Tak.
The wounds on this corpse are deep. The result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. O kurde. Właśnie, w kogo zamienił się nasz ten samozwańczy, kurczę, ksiądz? Otworzyło się przejście. Teraz tak, tu coś zbiorę ciekawego. Potem alabosie dostałam jakąś broń, widziałam, lepszą. Chyba to by było na tyle, więcej tu nic nie widzę. Jeszcze był gdzieś ten wilk, prawda? I have this thirst for blood. S. O. Polowanie na szczury. I can't believe I'm doing this. No właśnie, chciałam mówić, przecież on tu siedzi. Ej, tu jest ciekawe, bo przecież tędy szłam. Gdzie ja mam się dostać? Tu jest zamknięte. I to tamtych miałam pokonać, żeby przejść przez bramę. Chyba... podreptałam, nie tędy, gdzie trzeba. Tak, do wyjścia raczej. Znaczy, do wejścia. A powinnam była iść tu. No. Dolny brzeg Tamizy. Coś tutaj jeszcze ciekawego? Nie wiem, czy tak słabo. Co to? Nie chcę wiedzieć. Przecież wcześniej mnie ukatrupili straszne, nie? Jeden i drugi raz. Teraz się tak nie dawałam podpalać mocno, więc... I co ja mam tu zrobić? Jak ja mam się dostać dalej? Ciekawe. Tu nic nie ma? Tędy nie przejdę? Okej. No tu nie widzę żadnego przejścia na drugą. Ej, szok. Dobra, myślałam, że tędy przejdę. Tu była brama zamknięta. Ej, mam się dostać w to miejsce. O, późno wtedy było też. No dobra, i tak mi cały czas tu coś nie pasuje. Oni blokowali specjalnie to przejście. To było dla mnie niedostępne. Musiałam ich pokonać. O matko, jedyna. Tutaj było zejście jeszcze. Teraz też już się późno robi. To może dobrze, że akurat się za to wzięłam, bo za moment pewnie będę też nie ogarniać. Będzie mi się chciało spać. Tu powinno jeszcze być coś dobrego. A tutaj co mamy? Zupełnie nic. Tu jeszcze coś jest. A, widziałam. Kątem oka. Ale piesek został. Nie, no pieska pokonaliśmy, tylko jak wiesz, znowu wstajesz, to one znowu powstają, no. Też nie umierają, skubańce. Ciekawe miejsce. Szylingi. Coś tutaj jeszcze jest. Okej, tu nic. O! Misie. Miś z krzyżem. Dobra, to my się w takim razie udamy tam do miejsca naszego docelowego. A tu wygląda, jakbyśmy mogli tu przejść. Ciekawie zabita ta dziura. No, nie będzie. Rozdawałaś punkty? No tak, zobacz, mam teraz tylko 795. Ale to też widziałeś, widzisz? To ty już też przysypiałeś. O Jezu, idzie tutaj akurat. Się bawią. Niech się dzieciaki cieszą. Przeszukam sobie tutaj coś. Może to jest ich baza wypadowa, ja sobie tak biegam.
jakbym u siebie była. Tam jeszcze coś w szufladach. Teraz zastanawiało mnie, czy mogę wejść na górę, ale wygląda, że nie. Dobrze, że mi tutaj tak spacerować dają. Znowu 116 metrów. Mam nadzieję, że się nie odwróci. Siedemnasty level ma, no bosko. Ale nie zauważyli mnie. Mamy jakiś list, przeczytamy sobie. Chyba nam dadzą, nie dali. Mam jeszcze trochę zadań pobocznych, to jest to. On tu zgubił jakiś łańcuszek, tak? Odzyskaj, a naszyjnik, który zgubił Seymour. Okej, okay, a ten... Deficyt kluczowego produktu. On chciał, żeby mu przynieść kilka butelek ginu ze skrytki Thomasa Wattsa. Namierz grabaszy? A tego nie odzyska... A nie, poczekajcie, kto to jest? Co? Zdecyduj, co zrobić z zegarkiem. Kolejne zwłoki. A zanieść to komuś z rodziny, sprzedaj komuś innemu. Zaniosę komuś z rodziny, ale to bym musiała tę babkę znaleźć. Albo to ona leżała, jeszcze nie znamy jej rodziny. Teraz tak, gdybym sobie kliknęła to zadanie... gdzie pan zgubił ten naszyjnik? No tak. Wybrałam czy nie? A X-em, przepraszam. Tu na mapie, gdzie... O, patrzcie, jesteśmy zaraz obok. Nie ekstra. Tylko oczywiście oni są na dole. Tak jest. Ja jego. Tak, tak. Ej, tam było... A, się pojawiło ładnie. Tak, już skoczyli. Chciałam mówić, nie, że... A mi oślepił. O proszę, tu na górę można wejść, jak miło. Okolice nocnego azylu. Ja jestem w jakimś azylu. Tak, w końcu u siebie jestem. Teoretycznie. Wow, no dobra. Ale łóżka żadnego nie widziałam, chyba że na dół trzeba zejść. No to jeszcze zejście na dół było, nieprawdaż? To pewnie będzie zamknięte, a jednak nie. Cóż takiego ma być ciekawego? Dobra, zatoczyłam koło. Tego skubańca tutaj zaciupać.
Ja nie słyszę jele, ale nie widzę. No dobra, to stąd to ja przylazłam, więc to mnie nie interesuje do punktu. Co, nie przejdę? Wow, okej, tu coś lewituje. Jak ja mam się tam dostać? Coś z tym mogę zrobić? Jakie dźwigi fajne. O, jest coś. Szlingi. No proszę, chyba znaleźliśmy to miejsce. Zaraz zobaczymy, w co on się przemienił, nie? Ale widzę też tutaj... Trzyma rannych i chorych. No to zamiary. Jakby miał dobre pytanie, tylko... Good evening, miss. I'm Dr. Dlaczego zabija wszystkich po drodze? A fancy doctor lurking at night by the docks. Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town. You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Nie boisz się pracować wieczorami albo o tej części mnie... Dobra. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Święty Smutas, jesteś bezdomna? Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Nocny azyl. Okej, hipnoza 2. Badanie zdrowa. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton. The sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself. Głupusiowatego. Mr. Reed. Okay. Powinienem się tu czegoś wystrzegać. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs. The thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Aha, czyli coś się z nimi nie lubią. Po co go szukasz? Bo zabił babkę w szpitalu? I przymienił się podobno w wampira? No dobra, szukam Shauna. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. No niespodziewanie, to mało powiedziano. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. To by było na tyle. Tak, potrzebne wskazówki. Potrzebne wskazówki. Okej. Okay. This. I urują niepokoi. No dobra. Przejdę się jeszcze tutaj po tych zakładach.
O, akurat trafiłam do niego. To zaraz z nim sobie pogadam. To jest jego gabinet w takim razie. Proszę bardzo. Stołóweczka dla bezdomnych. Dba o nich. Zresztą z tego, co się dowiedzieliśmy, on wcześniej w domu dziecka przybywał, pamiętacie? Panno Paxton, doszły mi wieści. Azylu Hamptona od miesięcy i pieniędzy oraz jakiegokolwiek wsparcia. Jeżeli wciąż nie otrzymam pozytywnej odpowiedzi, być może moi chłopcy zawsze dostają, nie przyjmują odmowy. Brak odzewu będzie skutkował, mokre kalusze przyjdą panią i pani siostrę. A, szantażują ją. Okej. I tu coś jeszcze dostaliśmy. O, to jest zamknięte. Nie, poczekajcie, nadpalony list, nadpalony list. Przecież przeczytałam to przed chwilą. Wtedy misja śledcza, jakąś karteczkę. Szkoda, że to nie jest zaznaczone w jaki sposób, co ja ominęłam. To była notatka. Ostatnio w pobliżu doków w East Endzie pojawił się niejaki Ichabod Throngmorton. Prawdopodobnie spotkacie go, kiedy będziecie patrolował ulicę, nazywając się specjalistą od eksterminacji wampirów. To oszust. To chyba jest to, tego nie czytaliśmy. Zwykły pozer, który co prawda nie bierze od nikogo pieniędzy, ale zdecydowanie nie wie, o czym mówi. Jeżeli kiedyś zaproponuje wam wspólne polowanie lub inną współpracę, odmówcie i pozwólcie mu odejść. W walce z pijawkami będzie co najwyżej przynętą. Tak, to czytałam. No dobra, o, i mamy wskazówkę. Właśnie odnośnie tej babki, nie? Ciekawe. To teraz tak, my jesteśmy w dokach. Będzie w ten deseń? To jest West End, Whitechapel, szpital, doki. Już wiemy, że filarem to jest nasz, powiedzmy, znajomy. Okej, okay. A temu co do leka, ten jest zmęczony. A, tutaj pijak, tak, ostatnio wspominaliśmy. Ten odzyskuje zdrowie. A jej nie wiemy jeszcze, co dolega. No dobrze. Ciekawe, co nam powie ciekawego. No bo nie będzie mógł zaprzeczyć przecież, wiadomo, że to on. Musiał się pożywić, jak się obudził. Bomba wybuchła tuż po świcie przed wejściem do fabryki amunicji. Największego pracodawcy w okolicy. Wybuch sprawił, że wszystkie okna w północnym Southwark wyleciały z ram. To cud, że zginęły tylko dwie osoby, oświadczył nadinspektor Alexander Brington. Wskazówki i poszlaki jak w Scooby-Doo. Jak w tym. Ta zablokowana. Jak w Sherlocku. Straszne, dlatego ja mówiłam, że mi Sherlocka przypomina Dishonored i Tiefa w sumie. Okej, okay. Pewnie będziemy musieli też ich wszystkich poleczyć. Ja jego, trzy dzielnice to trochę dużo na raz. Dobra, idziemy z nim pogadać. Tu ma swoje biuro. O, siema. To by było na tyle. Ciekawe, co nam powie. Why the long face, doctor? No już dziwnie mu z oczu patrzy. Jak śmiesz. Obaj bardzo się zmieniliśmy. Tylko to cię martwi? Is it all that worries you, Sean? My long face. Really? This is a blessing for me to become a Skull. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Zabiłeś Harriet. Nie przeraża cię to, kim się stałeś? Czemu tu wróciłeś? Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed.
Pomocny Skal. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? Przypomnij sobie Williama Bishopa. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Tak, on ma najsilniejszą wolę pewnie z nich wszystkich. Nie przeraża cię to, kim się stałeś? Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Nie odrzucają ci święte symbole? Patrz, jaki krzyż sobie nosi. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Okay, musisz pić krew. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood no hath eternal life. Kto spożywa moje ciało? Proszę, jak sobie zinterpretował. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Co? Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? Nie jestem przekonany. Twierdzisz, kurde. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. No proszę. Zaintrygowałeś? Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. O kurde, ciekawe czy to prawda, bo on twierdzi, że nie zabił tej babki, to kto ją wywlókł stamtąd? Zostawiają całą podłogę we krwi. To jest zastanawiające. On twierdzi, że to nie on. Coś mi tu śmierdzi. No dobrze. Czyli do góry. Jak tam z czasem, Janku, stoimy? Teraz jak tam się dostać? O! A ty to kto? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the doctor. Wszystko przeczytałam, no ale na co miałam ci odpowiedzieć, sir, no? I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Można by było ją zjeść. No bo to nic ciekawego nie było. Twoje życie w Londynie osobiste. Czy działasz w związkach zawodowych? Związki zawodowe posłuchały? You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays I'm just another worker blacklisted by the big companies. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. Zgubiła pieniądze, które miały być przechowane. I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me.
Umundurowani milicjanci. Okej, okay, zgubiła pieniądze. Straciłaś pracę z powodu przekonań? You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Oh, your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. All right, okay. No need to get all worked up. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh. You want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. Jak śmieć, śmie mieć dobre maniery, tak? Dobra. Czyli to by było chyba na tyle. Okay. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Pieniążki zgubiła. Może byśmy mogli coś dobrego dla niej zrobić. Kupa zadań. Ja jeszcze nie odzyskałam tego naszyjnika. Fajnie by było go odzyskać. Plus dostaliśmy klucz, prawda? To obadamy, jak damy radę. A ty jesteś kto jeszcze? Przedstaw nam się. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? Ah, to jest ten Ichabod Throgmorton. Tak, ten niby łowca. Vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers. And they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Oho, vaga. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Jak rozpoznaje pan wampiry? How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures yourself, I mean? Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Czekajcie, potrzebujesz pomocy? Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around Fajna rozmowa z nim. If you did that, then I can focus on my patrols. Aha.
Okay. O sąsiedztwie. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. No proszę, dobra, mam kolejną wskazówkę. Tu by było na tyle. Możemy plakaty powywieszać. Kurde. To przed wampirem i wampira nie rozpoznał. To też dość ciekawe. Najpierw może jedną, potem drugie. O, 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 szylingi sobie zbierzemy. Mamy ten afisz. Jak ja mam się stąd wydostać teraz? Nowa dzielnica. O, dobra, mam skala. Nie wiem, który ma level. 16. Mieliśmy sobie poradzić. Aha, jest średnio odporny na... w ogóle nie jest, na krew. Easy. To było easy. Szkoda, że tego kołka w ogóle nie ulepszyłam sobie wcześniej, nie zauważyłam. Dobra, ten tutaj stoi. 94 metry. Byłam tu, tak. Że sobie przejdę na spokojnie. Pach i na lewo. Ja tu się w ogóle wychodzi, więc Lipton. Muszę koło nich przejść. Nie ma chyba innego wyboru. Bo tu wejdę na górę i będę musiała... Tak, tu będę wychodziła w ogóle z tej... Chociaż może sprawdźmy. Wow. Dwóch. Dobra, ale powinnam ich jakieś załatwić. Może tędy droga? Gdzie jest ten naszyjnik? 219. Kurde, jak to daleko. Dobra, w takim razie sprawdzimy najpierw te doki i zobaczymy, czy mówił prawdę, że nie zabił tej kobiety. Znajdź wejście do kanałów. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Mogę tu zeskoczyć? Mogę. O Boże, dobra, mamy wejście. Już poświecił? Kurde, jak oberwałam. Muszę się przytulić do tego na przykład. Siedemnasty level. Średnio. Jeszcze raz. Kurde. Fajny nóż taki do masła. Kurde, to fajne kanapki u ciebie w domu. Dobra, będzie świecił, poczekamy, niech tam sobie poświeci. Raz. No, co za dupek? Dwa. Kładź się. Kurde, kładź się. I coś tu lata jeszcze za mną. On.
Dobra, położmy się w końcu. Jeszcze jeden tutaj, jakaś przybłęda chodziła. Gdzie on się podział teraz? Nie mam pojęcia. W każdym razie mamy wejście do doków. A masło drogie, dokładnie. Dobra, podładujemy się delikatnie i zobaczymy, czego my tu szukamy. Albo nas w jakąś pułapkę wpędził. Kto to wie? Ostatnio jak byliśmy, skończyło się to dość nieciekawie. Nie no, były notatki o likantropach, były. Jedna chyba pierwszych, jaką podnieśliśmy. Teraz tak, mam zejść na dół. Sprawdźmy górę najpierw. Widzę, że tym chyba trzeba poruszać. So that's it. These wheels control the water level. Dobra, ja już przekręciłam, nie wiem czy akurat... dobra... No kurczę, pamiętacie to? Dosłownie jak w tym. A tu jest jedno, a tu jest drugie. Mogę tam przejść, tylko nie wiem... Teraz już? Co nam to daje? No dosłownie jak w Sherlocku, tam też była misja w kanałach. Aha, teraz tu zamknęłam całkiem. Nie wiesz coś o szczygle? Twój host, Kalipso. Nie. Dobra. Możemy zejść na dół. Znaczy tak podejrzewam, że to po to było. Mówił coś o wyjściu do księżyca. Oni są nimi? Już nie pamiętam tych notatek. Na to wygląda, no. Teraz tak, tu nic. No dobra. Zaczęłam kręcić, nim pomyślałam, gdzie mam się dostać. A teraz tak, chyba na drugą stronę i... I co? Ja i co? Aha, nie, nie mam pojęcia, wiesz? Nie, dlatego... Zastanawiałam się, o kogo ci chodzi, próbowałam sobie przypomnieć, więc, ale stwierdziłam, że chyba nie znam. A tędy możemy zejść, bardzo ładnie. Teraz tak. I co? Zamiast tego mamy. Poziom opadł. Po co obniżyłam ten poziom wody? Cannot enter. No właśnie, czyli powinnam dołem zejść.
szlinki przegapiłam. Jeszcze sprawdzę, czy tutaj niczego nie pominęłam, bo... Nie wiem, no ale... No nie, weszliśmy... Tak, no to musi być tam gdzieś jakieś wejście, którego nie widziałam. Janek, ty rzucałeś okiem? Patrzyłeś, czy coś widać? Dobra, i teraz tak, obniżyliśmy poziom wody. Teraz tak, tu możemy wejść, ale to jest w zasadzie ślepy zaułek, jedynie chyba skrzynia, dokładnie. Jakieś naboje. Chyba, że wcale nie miałam obniżyć aż tak poziomu wody. Tu nic nie ma. Okej. Tykrat nie otworzy drzwi w ogóle, nie do otwarcia. I teraz tak. Szoki niedowierzanie. Nie mam pojęcia. Zasłonięto drewnem. Kurczę, a czekajcie, jak podniosę. Kompletnie nic nie daje. Drewno czy nie drewno, ale no, nigdzie wejść nie można. Tutaj też nie. Dobra, to jest pewnie oczywiste i w ogóle bardzo widoczne, ale... Aż się prosi tam ta krata. Teraz tak, tu jest zejście na dół. Która krata? Mówisz o tej tutaj, nie? Czy nie? O tych zaryglowanych drzwiach? Nie mam pojęcia. Tym czerwonym światełkiem, nie? U góry. Czekajcie, tylko co teraz, jak to się przychodziło? Bang, bang. Mówi, że konsola, ale konsolę w ogóle nie można ruszyć. Tylko ten poziom wody, żeby gdzieś wskoczyć. Teraz mogę tylko jedynie zeskoczyć. To też jest ciekawe. Że to wcale nie ma być tak. No tak wygląda, jakbyśmy mieli to otworzyć. Jak naprzeciwko drzwi, Deno?
Naprzeciwko drzwi. Tu są drzwi. Tu nic nie ma. Tu jest jeszcze. To tutaj? No nie. Po prawej, po lewej. Co mnie on tutaj wysłał? Nie widziałam, żeby ona świeciła, wiesz? Myślałam, że jak ta nie świeci, to tam to tak samo. Coś stąd uciekło, było to słychać. Kal. A to co to? To jest sobie naszyjniki, tutaj z kości robi. A może on tę babkę tutaj trzyma? A co ona by tu robiła? Polowała sobie na innych? Nie rozumiem. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie, a jego, jakie one są rozległe w ogóle. Cudowne. It's locked. Oho. Skal. Poważne. O nie, tu jest ten. Znowu on. Maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again? The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. Fergal. The beast consume you. Finally, a touch of lucidity. No to on tak mordował? Learn to respect the laws of Ascalon. O, super. Po co mnie tu wysłał? Dobra, na mgłę jest odporne i na bicie. Okej. O, można. Nice. A, fuck, na trzy. Okej. No ej, no daj odejść. Co robi? Wow, wow. Ja muszę tu zabić teraz? Czy co? Ja jego. No super. Nawet mi odejść nie dali. Jak padniesz, to zetnij. Już jedna godzina. No dobra, w takim razie ścinamy i zaczynamy kolejny. Może się uda, a może i nie. Wiem w każdym razie, co nastąpi za moment.